Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kłania się ksiądz Wiesław Ołowski, kierownik pierwszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę. 1 sierpnia roku 2024 wyruszy już 40. jubileuszowa piesza pielgrzymka łomżyńska na Jasną Górę. Wyruszymy w tym roku z dwóch miejsc. Pierwszym jest to właśnie tu, gdzie się znajdujemy, Katedra Łomżyńska. Drugie to jest Ostrołęka, Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, zwana popularnie Farą. Te dwie grupy wyruszą i spotkają się wspólnie w Ostrowi Mazowieckiej. Zapisy na pieszą pielgrzymkę łomżyńską odbywają się online ze strony internetowej naszej pielgrzymki www.pielgrzymkalomżyńska.org. Tam jest link do zapisów. Możemy również się zapisać bezpośrednio na pielgrzymce. Oczywiście zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w pieszej pielgrzymce łomżyńskiej. Tych, którzy z różnych powodów nie mogą iść na całą, bo to jest 13 dni, zapraszamy, aby dołączyli na dzień, żeby odprowadzili pielgrzymkę lub też na kilka dni. W zależności od tego, jak będzie Wam pozwalał czas. Tych z Was, którzy już z racji zdrowia czy możliwości nie mogą uczestniczyć w pielgrzymce, zachęcam do uczestnictwa w grupie pielgrzymów Grupy Białej, które będą spotykać się wieczorami w godzinie apelu jasnogórskiego o godzinie 21:00 i będą się łączyć duchowo z pielgrzymami. My jako pielgrzymi, jako kapłani zawsze pamiętamy o tych, którzy za nas się modlą, którzy wstawiają się za nas, żebyśmy bezpiecznie, szczęśliwie doszli, ale też żebyśmy zanieśli też nasze intencje, jak również intencje pielgrzymów Grupy Białej. Z lat poprzednich wiem, że to jest największa grupa, około 4000 osób z nas, z całej naszej diecezji brało udział w Grupie Białej, natomiast tych pielgrzymów stacjonarnych, którzy z nami wędrowali w zeszłym roku, było około 360 osób, więc jest to pewna różnica. Zachęcamy oczywiście, co powinien wziąć pielgrzym ze sobą. No na pewno dobry humor, oczywiście odpowiedni bagaż, dobre buty, no na pewno nakrycie głowy. Potrzebny jest też namiot i przede wszystkim to, co jest potrzebne, bo w drodze różnie jest z noclegami. Czasem ktoś zaprosi do domu, ale w większości przypadków gdzieś w szkole czy właśnie w namiocie, więc warto ten namiot ze sobą wziąć. Ale też zachęcam tych pielgrzymów, którzy już byli na pielgrzymce i wiedzą, jak tam jest, jakie to jest piękne doświadczenie, żeby też zachęcili tych, którzy może chcą, którzy się wahają, żeby w jakiś sposób ich pociągnąć. Czas pielgrzymi to jest piękny czas rekolekcji, czas spotkania z Panem Bogiem, z drugim człowiekiem. Jest to na pewno bardzo, bardzo dobrze spożytkowany czas, pożytkiem ducha dla nas samych, dla naszych bliskich, dla naszych rodzin. Wiemy, że Matka Boża wyprasza potrzebne łaski tym, którzy rzeczywiście tego potrzebują. Więc niech to będzie takie zaproszenie dla każdego z nas do wzięcia udziału w 41. pielgrzymce łomżyńskiej na Jasną Górę, do czego serdecznie zapraszam. Szczęść Boże!